Cześć, dzisiaj zapraszam Was na tutorial tego makijażu. To jest makijaż, który ja postanowiłam sobie roboczo nazwać Fiolety na maksa. Coś już troszeczkę zbliżającego nas do sezonu świąteczno-sylwestrowego i karnawałowego. Ale myślę, że dobry tutorial makijażu wieczorowego zawsze jest w cenie. Fiolety mam to do siebie, że podkreślam każdy typ urody. Te fiolety są bardzo ciepłe i takie trochę inne przez wykończenie dolnej powieki i wykończenie bronzerem górnej granicy cieni. Mam nadzieję, że makijaż przypadnie Wam do gustu, że może coś podpatrzycie, jak trochę inaczej wykorzystać kosmetyki, które już macie w swoich zbiorach. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o komentarzach i o kciukowaniu. Miłego oglądania! Bazą podcieni w tym makijażu jest cień w kredce 2 w 1 w odcieniu fioletowym. Wszystkie nazwy kosmetyków macie zawarte w filmie i pod filmem, więc w razie czego to tam sobie sprawdźcie. Jak widzicie, nakładam od linii rzęs aż do załamania powieki, wyjeżdżam nawet trochę powyżej i pokrywam też dolną linię rzęs. Rozcieram wszystko dużym, syntetycznym, puchatym pędzlem, żeby stworzyć tylko taką chmurkę kolorów. Wtedy będzie mi się łatwiej nakładać suche cienie i łatwiej je rozprowadzać. Nie będą się osadzać w miejscach, gdzie dużo tego mokrego cienia w kremie. Teraz cień środkowy z paletki Lux. Jak widzicie, to jest taki fioletowo-różowy odcień. Tym samym pędzlem nanoszę dość dużo na dolną powiekę. Pędzel duży, dlatego że nie boję się i nakładam nisko ten cień, żeby stworzyć taki właśnie efekt bardzo rozsmużonego oka, coś ale takie fioletowe smoky eye. Kolejny kolor to ciemny fiolet z tej palety, to jest cień numer 3, tym samym pędzlem nakładam go na całą górną powiekę od linii rzęs aż do załamania powieki, wklepuję miejsce przy miejscu, kolor jest matowy, więc jest głębszy, jest bardziej intensywny. Teraz wszystko rozcieram. Na pędzlu najpierw nic nie miałam, żeby rozetrzeć granice, a za chwilę będę na nim miała odrobinę tego samego koloru, żeby jeszcze ładniej wyrównać, żeby cienie były symetryczne. Teraz nabieram średni, fioletowy, taki liliowy cień z tej samej palety, który jest ładny, taki metalicznie połyskujący i nakładam go w wewnętrzne kąciki na dolną, na górną powiekę i rozcieram na górnej powiece prawie do połowy oka, żeby stworzyć ładny taki efekt rozejścia się gradientu tego fioletowego koloru, dzięki czemu też oczy nie będą wydawać się małe. Teraz bronzer wchodzi do akcji i tym bronzerem rozcieram górną granicę cieni tuż przy łuku brwiowym, żeby dodatkowo makijaż ocieplić, żeby nie był taki, wiecie, gotycki. Rozcieram małym, precyzyjnym pędzlem. Teraz jasnym, matowym cieniem i skośnym pędzlem syntetycznym rozświetlam obszar pod łukami brwiowymi, żeby go jakby wyczyścić z cieni, z nadmiaru tego cienia brązowego, fioletowego i jeszcze dodatkowo podkreślić ten sposób brwi. Czas na czarną kredkę, tym razem zdecydowałam się na czarną kredkę z gąbeczką, bo niestety nie wiem, gdzie jest mój super szok, ani nie wiem, gdzie jest ta moja kredka żelowa z Color Trendu, więc stanęło właśnie na kredce z gąbeczką, nanoszę ją na linię wodną oka, na górną i na dolną powiekę, a następnie będę ją też nakładać wzdłuż górnej linii rzęs. Czas na tusz do rzęs, oczywiście Big & False Lash, cały czas mój ulubiony tusz z oferty. Mocno tuszuję górne rzęsy kilkukrotnie, żeby stworzyć efekt sztucznych rzęs, jak sama nazwa tuszu wskazuje, i też tuszuję dolne rzęsy wiele, wiele razy. Rzęsy mają być bardzo czarne i bardzo podkreślone w tym makijażu. Teraz ten sam bronzer z Luxa, podkreślam nim kości policzkowe, boki twarzy, czyli jednocześnie konturuję i brązuję moją twarz, żebym nie wydawała się na zbyt bladą. Niestety przy tak ciemnym makijażu oczu zawsze jest troszeczkę ryzyko, że jak nie ocieplimy twarzy, to będziemy wyglądać po prostu na chore. Róż do policzków też wybrałam z serii Lux, z tego co pamiętam to jest Showstopping Pink, tym samym pędzlem nanoszę dość dużo skośnie, jak widzicie, na boki twarzy, tuż powyżej bronzera, żeby dodać trochę świeżości w tym makijażu, a dodatkowo jeszcze ten sam róż teraz dużym puchatym pędzlem nanoszę tuż pod dolną linię cienia, żeby stworzyć ten najbardziej charakterystyczny akcent w tym makijażu, czyli takie różowe przejście na dolnej powiece. Myślę, że to jest coś, co ten makijaż najbardziej wyróżnia. Przy takim makijażu pamiętajcie, żeby mocno zakryć cienie pod oczami, bo wszystkie niedoskonałości w pigmentacji będą bardziej widoczne. Na usta nakładam błyszczyk w kolorze nude i to wszystko, jeżeli chodzi o ten makijaż. Jeżeli spodobał Wam się, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Buziaki, pa, pa.